Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. No way.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Nerta, piana aktywna, SKYWE64. Brzmi jak szyfr, ale tak firma ją nazwała. Co do piany, widziałeś, obłęd. Naprawdę kosmos. Nie wiem, co ma w sobie w składzie. Produkt kupiłem od kolegi z internetu, przepraszam za to wyrażenie, bo nie pamiętam, bo to gdzieś tam na tym messengerze tych wiadomości jest tyle, że ja nie jestem w stanie, kto, co, ile i kiedy mi wysłał, przepraszam. Ta osoba, ty pewnie wiesz, że to od ciebie. Kupiłem testery, dogadaliśmy się co do ceny, wysłał, zapłaciłem i mam. Co do piany, obłęd, nie wiem jaki ma skład, ja w ogóle nie wchodziłem na neta, nawet nie patrzyłem, jakie dawkowanie. Sam się bawiłem na tyle, na ile mogłem wyczuć produkt. Tyle go miałem. Zostało tutaj jakaś 50. Tak sobie działałem. Zarzuciłem najpierw 1 do 10. Kosmos. W oprysku po prostu zbiera wszystko. Wymiata. Odtyka powłoki niesamowicie. Bomba. 1 do 40 również rewelacja. I tak widzę. 1 do 40, 1 do 50 z oprysku. Obłęd. Kurde. Później wskoczyłem 1 do 10 z pianownicy PA. Zebrał ładnie. Piana wodnista. Wodnista zmiękczyła brud, jak na zderzaku. Właśnie, auto jeździło 3 tygodnie. Na zderzaku brak zabezpieczenia. Zebrało fenomenalnie. Także co do piany. A, jeszcze jedna rzecz. 5 litrów tej piany. Teraz jest marzec, połowa marca. Ty film nie wiem, kiedy widzisz, ale na pewno nie w marcu. Na pewno nie w marcu. 60 zł. 59 zł, 5 litrów tego wyjadacza. Nie wiem, co ona ma w składzie. pH też nie jest jakieś kosmiczne, ale piana, bomba. I zapach. Tutaj jest słabo. No zasada taka. On tam gdzieś próbuje coś udawać, ale no niestety, no nie da się oszukać pewnych rzeczy. Zapachem jest cienko. Zasadóweczka. Z pianownicy PA 1 do 10 szału nie robi. A czy szało nie robi? Zbiera pięknie, ale jak lubisz puszystą pianę, to niestety tutaj tego nie uraczysz. Ale właśnie konsystencja w takiej formie, jakiej jest ta, jeżeli chodzi o 1 do 10, właśnie zmiękcza pięknie. Im, moim zdaniem, taka dressingowa, mleczna piana, tym lepiej zmiękcza, to wiadomo. Puch szybko spłynie. No dobrze, jeżeli chodzi o pianę, kosmos. Naprawdę jestem miło zaskoczony, jak wybiera brud, jak przygotowuje ci powierzchnię do mycia właściwego, robi to świetnie. Fenomenalnie, a szczególnie z oprysku. Ja będę się z Tobą żegnał, a Ciebie zaproszę do dalszej części filmu. Zobacz, jak skurkowana siedzi 1 do 5 z pianownicy PA. Hej! We'll be right back.